Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku Tysiąca Pifi Napraw. Dzisiaj nadajemy trochę nietypowo, zaczynamy przynajmniej z miasta Dody Elektrody, czyli z centrum Ciechanowa. Zatrzymałem się tutaj, wracając z trasy. Zatrzymałem się po to, żeby zrobić zakupy do naszej WS-ki ze stodoły i zaraz Wam pokażę, co właśnie dzisiaj udało mi się kupić. I uwaga, mamy tak, komplet uszczelek do silnika. Nie są co prawda to te uszczelki takie no, najlepszej jakości, ale już trochę nawet jakość tych poszła w górę. Nie są już tak fatalne jak były kiedyś. Mam nadzieję, że w miarę będą pasowały. Także mamy tutaj uszczeleczki. Tego może nie. Tutaj mamy linkę gazu do naszej WS-ki, bo była wyszczerbiona. Mamy łożyska. Łożyska na wał. Łożyska do skrzyni biegów. O, tu jeszcze jedno się zawieruszyło. Mamy oczywiście rachunek, o czym za chwilę. Mamy też uszczelniacze na wał oraz na tryb zdawczy. Czyli wszystkie trzy, które idą do tego silnika. O, i tu chyba mamy nawet najtańsze łożysko, jakie udało mi się kupić za dychę. To jest to, które idzie na wałek pośredni od strony sprzęgła. Czyli takie, jak Wam pokazywałem, ten luz taki osiowy, no to właśnie to łożysko sobie tam zasuwało razem z naszym wałeczkiem. Kupiłem też jeszcze dodatkowo dwie linki gazu, ale to do Junaka, to nas na razie nie obchodzi. No i za te moje zakupy wyszło 145 zł. Dużo? No nie wiem, no tak sporawo. No. Chociaż czego się mogłem spodziewać, myślałem, że chociaż ze dwie dychy będzie taniej. Trochę widać. Graty już mamy, a mój postój w Ciechanowie nie jest spowodowany tylko zakupem części, ale też tym, że mają tutaj całkiem niezłego kepsa. Zajebisty. Trzeba się najeść przed operacją. A jaką operacją, to już zobaczycie za chwilę. A operacja, którą przed chwilą miałem na myśli, będzie to operacja naprawy silnika od naszego podstodolniaka jadowitego, od naszej WS-ki. W komentarzach, które pojawiały się pod ostatnim odcinkiem, bardzo dużo było opinii tego typu, żeby tą WS-kę właśnie zostawić taką, jak jest, żeby jej nie remontować, bo uszanujecie to, że jest zachowana w oryginale, że jest to 85 rok, taki schyłkowy, więc stwierdziliście, że warto będzie wyremontować tylko silnik, porządnie go rozłożyć, przejrzeć, wymienić łożyska, ewentualnie to, co jest uszkodzone. I właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Także w tym momencie 3, 2, 1, otwierać browary i lecimy z tematem. We'll be right back.
Witajcie kochani, nadajemy z Centrum Dowodzenia Wszechświatem, w którym właśnie w tym momencie łupiemy młotkiem silnik od Sokoła 1000. Idzie nam całkiem nieźle, jeden karter już pękł, bierzemy się właśnie za drugi. A tak na poważnie, to rozebraliśmy silnik od naszego podstodolniaka i zapraszam Was do obejrzenia tego, co znajduje się w środku, co zobaczyliśmy po jego otwarciu. Chodźcie, zobaczcie sobie z bliska, na początku zajmiemy się tym karterem. Cofam to, co mówiłem wcześniej, silnik był już otwierany, był już grzebany, prawdopodobnie tylko raz. Uszczelka nie jest oryginalna, wyglądała tylko tak przed wyczyszczeniem tych karterów, no bo musiałem trochę czasu spędzić na tym, żeby je chociaż do tego stanu doprowadzić. Później domyję to na mokro, ale jak na razie ukazało nam się coś takiego. Zobaczcie łożysko wałka zdawczego. Chyba tutaj nawet dźwięku nie trzeba będzie podkręcać, bo wspaniale słychać jak huczy. Tulejka tutaj od choinki jest też troszeczkę luźna. Może teraz tego nie widać akurat, bo jakoś tak ją fartownie włożyłem, że się nie rusza. Ale generalnie wyszła mi razem ze skrzynią. Druga sprawa to już może tutaj. Na pierwszy rzut oka jak tylko otworzyłem, czego tutaj nie ma? No czego nie ma? Nie ma tutaj blachy zamykającej wał korbowy, o takiej blachy. Naszykowałem sobie tutaj obok drugi wał, w którym widać, jak ta blacha powinna wyglądać. Ten wał tej blachy nie ma i to jest bardzo źle, że jej nie ma. A co więcej, ten wał udaje mi się nieco ruszyć, niestety razem z łożyskami, które siedzą w drugim karterze i zauważyłem, że z drugiej strony też tej blachy nie ma. To nie jest niestety dobre dla silnika. Widzę też ponadto, że łożyska na wale też były zmieniane i na przykład zobaczcie, jak się rusza ładnie to łożysko. Ona sobie w ogóle na wale chodzi tak, a druga sprawa, że się buja tak. I to są łożyska radzieckie. Gdzieś tutaj jakąś cyrylicą coś jest nabazgrane, także radzieckie jakieś tam łożyska trafiły do polskiego silnika. I patrząc dalej, mamy tutaj skrzynię biegów, która całe szczęście wygląda całkiem nieźle. Nie widać po niej jakichś tam większych śladów zużycia. Więc myślę, że ona sobie zostanie w całości tak jak jest, tylko po prostu zostanie kwestia jej dystansowania, bo jak pamiętacie, ten wałek miał tutaj luz i coś będziemy kombinować z tym, żeby tą skrzynię wydystansować, ale to nie w tej chwili. W tej chwili obejrzymy sobie jeszcze o tryb pierwszego biegu. Wygląda bardzo ładnie. Tutaj to tylko ślad po prostu. Skrzynia super. Co do wybieraka, jeszcze się nic nie wypowiadam. Później sobie go obejrzę. No i zobaczcie z drugiej strony, co się dzieje. Kiedy ruszę wałem. Patrzcie, jak na złość teraz się nie chce ruszyć. Łożysko. O kurde, ale myk. Zobacz. Jak się ładnie kręci łożysko. No, to jest łożysko, nie wiem jakiej produkcji, mniejsza o to. Generalnie ono już się do niczego nie nadaje. No i wał sobie tutaj, o jak widać, pracuje. O, łożysko widzę w drugim karterze, pewnie też jest wyrypane. Spróbuję wyjąć ten wał. Oj, ostrożnie, żeby się piwko nie rozlało. No nie chcę wyjść. Dobra, słuchajcie, ja się z tym chwilkę pomocuję. Jak już będę miał wszystko rozebrane, biorę się za mycie tego silnika, no i będę wtedy myślał, co tutaj dokładnie trzeba zrobić, co trzeba wymienić. No bo jednak parę tych rzeczy będzie. Najbardziej martwi mnie to właśnie, że wał nie ma tych osłon. No sam sobie ich nie założę, nie zaklepię. Tym bardziej, że nie mam takich osłon nowych, a trzeba by założyć nowe. Dlatego jeszcze tak do końca nie wiem, co o tym myśleć, ale co? Widzimy się dla Was pewnie za chwilę, dla mnie za
dłuższą chwilę. Zebrany. Właściwie wyciągnąłem z karterów wszystko, co dało się wyciągnąć. Zostały gołe, czyste kartery. I teraz, jeżeli zastanawiacie się, w jak dobry, taki skuteczny sposób usunąć starą uszczelkę, która jest przyklejona bardzo często, gęsto na hermetik, to polecam wiertarkę z taką właśnie szczotą i po prostu po kawałku jedziemy po karterach. Naprawdę super schodzi. Zobaczcie sami. No dobra, po całym żmudnym procesie czyszczenia karterów i wszystkich części, który sięgnął godziny prawie 3 w nocy, uwierzcie mi albo nie, ale jest naprawdę, to jest za 23, przyszedł czas na to, żeby przygotować silnik już tak typowo do składania. Następnym etapem, który warto sobie zrobić, jest kalibrowanie otworów pod śruby montażowe, czyli warto sobie wziąć gwintownik i po prostu każdy otwór, w którym jest gwint, przekalibrować, po prostu przelecieć do przodu, do tyłu, żeby wciągnąć syf, który może się tam znajdować. A uwierzcie mi, bardzo często w silnikach, które były składane na silikon, takie właśnie pozostałości silikonu, trochę piasku, trochę brudu właśnie w tych gwintach zostaje, które później robią Wam problem, jeżeli chodzi o wkręcanie śrub, śruby się krzywo wkręcają albo nie chcą się dociągnąć, właśnie przez syf, który w nich zostaje, dlatego warto sobie wziąć taki gwintownik i po prostu każdy otwór sobie tak przekalibrować. W moim przypadku akurat idzie to w miarę łatwo i widzę, że z tych otworów nie idzie jakiś większy brud, bo ten silnik nie był składany na silikon, tylko był składany na hermetyk.
ale właśnie tak jak widać, każdy z takich otworów warto sobie po prostu przekalibrować. Wtedy mamy pewność, że przy składaniu takiego silnika wszystkie śruby kręcą nam się ładnie, nie będą się zacinały, tylko dociągniemy je do końca. Unikniemy sytuacji zerwanych gwintów, zmielonych. Poświęcimy na to dosłownie parę minut, a zaoszczędzimy sobie później naprawdę dużo kłopotu. Zobaczcie, na tym gwintowniku, zobaczcie, ile tutaj syfu zostało. W każdej z tych szczelin. Jest po prostu brud. Brud, który później sprawiałby opór, stawiałby opór każdej ze śrub, którą byśmy tam próbowali wkręcić. Dlatego naprawdę warto sobie tak po prostu przelecieć każdy z takich otworów, wtedy będziemy mieli pewność, że wszystko będzie ok. Dobra, ja sobie przekalibruję teraz wszystkie otwory, a potem wezmę się za nabijanie łożysk. No i lecimy dalej ze składaniem silnika. Gdzie jest silnik? Co się stało z silnikiem? Ano, spieszę wam już z wytłumaczeniem, co się stało z silnikiem. Silnik do naszej WS-ki, naszego podstawowniaka jest już tutaj. Silnik jest już w ramie, jest już na miejscu, jest już poskładany tak jak powinien, lecz niestety nie nagrałem wam tego. Z jakiej przyczyny? Nie to, że chciałbym coś zataić czy ukryć, tylko po prostu jego czyszczenie, przygotowywanie do jego złożenia skończyłem bardzo, bardzo późno w nocy, właściwie to nad ranem. Był tak usyfiony. No i składałem go dzisiaj, w ciągu dnia. Ale też w ciągu właśnie dzisiejszego dnia miałem tutaj pełno ludzi. Kręciło się tutaj pełno osób, pół rodziny i po prostu nagrywanie takiego materiału, kiedy co chwilę ktoś mi tutaj wchodzi, ktoś mnie woła, ktoś coś mówi, rozmawia, no po prostu to by nic dobrego by z tego nie wyszło. Dlatego ja dzisiaj w ciągu dnia sobie tutaj silnik poskładałem. Silnik jest już w ramie i musicie mi wierzyć, że bardzo się do tego przyłożyłem, ale oczywiście nie obeszło się bez pewnych problemów. Na samym końcu dałem dupy. Już wam mówię z czym. Jak widzicie, silnik jest w ramie, nawet już jest tutaj zalane paliwo. Bo już próbowałem go odpalać i odpala całkiem nieźle, ale problemem na samym końcu stał się wydech. Przez całe lata produkcji WS-ka zawsze robiła silniki z cylindrami żeliwnymi. Natomiast tutaj jest cylinder aluminiowy. I niestety, jak to bywało zazwyczaj też w rometach, zaraz postaram się to wam pokazać. No tutaj jest gwint, prawda? I ten gwint niestety na pierwszy rzut oka, tak kiedy brałem ten cylinder do ręki, wydawał mi się być w porządku, natomiast w porządku nie był. I siedzę już tak naprawdę tutaj od godziny i kombinuję, jak nakręcić nakrętkę w ogóle, żeby załapała, żeby zaczęła iść. Gwint jest położony i ja tak naprawdę nawet już tutaj troszeczkę w tym miejscu jakby ściągnąłem tego towaru, troszeczkę skróciłem ten kruciec wydechowy, ale niestety w dalszym ciągu nie mogę załapać nakrętki i nie napawa mnie to optymizmem. Mam tutaj nakrętkę, ona też jakby na samym początku gwintu nie jest jakaś super, nie wiem czy to ostrość złapie, nie, pewnie nie złapie, ale musicie mi wierzyć, nie jest super i chyba jeszcze wezmę się troszeczkę za stoczenie tej nakrętki do momentu, kiedy ten gwint jest po prostu lepszy. No i tak, i właśnie na tym chyba dzisiaj poległem i chyba na tym dzisiaj zakończę moje prace, bo jest niedziela i dochodzi godzina 10. Polska gra z Walią. Pewnie dostają łomot, ale nawet nie wiem, zamiast siedzieć kibicować, to siedzę z WS-ką. No i co? Po prostu macie silnik w ramię.
Nasza WS-ka jest już odpalona, już próbowałem ją odpalać, ale nie odpalę wam jej teraz, po prostu musimy wierzyć, że działa, tylko wiecie, jak ją odpalę bez wydechu i wasza żona, narzeczona czy dziewczyna, jak usłyszy te decybele w głośnikach, to was wyeksmituje z chałupy, dlatego dla waszego dobra nie będę jej teraz odpalał. Z odpaleniem poczekamy sobie do następnego odcinka, który pojawi się na kanale pewnie za tydzień. Już postaram się troszeczkę częściej nagrywać te filmy. Także ostatni rzut oka na WS-kę i widzimy się następnym razem.